To Zosia Bojanowska, ma niespełna rok, jest pogodnym i uśmiechniętym dzieckiem, mimo że wiele już przeszła. Urodziła się z ciężką, siniczą wadą serca pod postacią serca jednokomorowego. Za sobą ma dwie poważne operacje i czeka ją kolejna. Do tego zabiegi, rehabilitacje, a także regularne wizyty w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To właśnie z myślą o Zosi pierwsze liceum ogólnokształcące organizuje w najbliższy czwartek w Teatrze Starym koncert walentynkowy, który będzie okazją do podzielenia się miłością i dobrem. Bardzo gorąco zapraszam do teatru. W czwartek 14 lutego w tym roku pomagamy dziewczynce. Na ten cel będą zbierane pieniądze w formie licytacji, w formie sprzedaży ciast upieczonych przez uczniów. Organizowany od kilku już lat przez pierwsze liceum ogólnokształcące koncert walentynkowy jest formą pomocy, czy to dla ucznia, czy absolwenta, czy też tak jak w przypadku Zosi, córeczki absolwentki szkoły. Podobnie jak w latach ubiegłych, na gości czekała będzie wypełniona po brzegi słodkościami kawiarenka. Będzie też można wylicytować wiele pięknych rzeczy i nie tylko rzeczy, które mają bezpośredni związek z pasjami nauczycieli. Wśród naszych nauczycieli mamy takich, którzy robią na przykład biżuterię, więc przeznaczają na licytację taką biżuterię. Pani dyrektor na przykład specjalizuje się w patchworkach, więc w tym roku też coś uszyje. Oprócz tego mamy nauczycielkę, która tańczy tango, więc zaproponuje lekcję tango dla uczniów. No i tym podobne rzeczy właśnie będą licytowane. Będzie można wylicytować także zdjęcia, efektowne serwetki czy kursy szycia. Szkoła organizuje koncert w Teatrze Starym dzięki współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury. Licealiści zaprosili do udziału w koncercie także absolwentów i przyjaciół z innych szkół. Koncert odbędzie się 14 lutego w Teatrze Starym. Rozpocznie się o godzinie 17:00.